Kłaniam się nisko, witam bardzo serdecznie moi drodzy. Dzisiaj początek zmiany. Właśnie był menadżer, kurczę, który odszedł, bo przerosło go to. Ta piekarnia malutka go przerosła. No to mówię, jak taka mała piekarnia cię przerasta, zarządzanie takim małym staffem, czyli ludźmi, paroma osobami, zamówienie paru rzeczy, naprawdę bardzo prosta robota. No to stary, idź gdzieś, zatrudnij się w ochronie, usiądź w budce i tam najlepiej śpi w tej budce, nie? Się na mnie spojrzał, mówię, stary, to jest łatwa praca. Łatwa praca, którą może wykonywać każdy. Ja też bym dał radę, ale po prostu nie chcę. Nie chcę mi się tego robić. Jakbym miał na przykład siedzieć tylko przy komputerze i to robić, to bym robił, ale latanie tu na piekarnię, robienie wszystkiego za 1,5 funta, 2 funty więcej, granie warta świeczki. Drożdże. Bo zapomnę, muszę być tutaj czujny. Muszę być czujny, moi drodzy. Robię ciasta. Tu mam przepis z boku, żeby się nie palnąć. Codziennie tam inna ilość jest, więc po prostu według programu automatu, z automatu się drukuje produkcja i jest, nie? Dobrze, teraz woda. Rozmawiałem z gościem, no po prostu zniechęcił się, no. Zniechęcił się, szef mi powiedział, że chciał więcej pieniędzy, bo by musiał pracować na piekarni. No nie wiem, ile oni chcą zarabiać, chyba 300 funtów na godzinę chcą zarabiać. Nie mam pojęcia, gość był spoko. Nic nie mogę powiedzieć na niego. Ale wiedziałem, że się zniechęci. Już go widziałem, jak tu tańczył mi z tymi deskami przy wsadzaniu chleba do pieca, no. Nie dla każdego, nie dla każdego, bo to trochę siły fizycznej, trochę chęci. Ja też byłem chudzielcem, nie miałem siły, kurczę, pracować tak. Ale jakoś człowiek się zawziął w sobie i nie było innego wyjścia. I trzeba było pracować, nie? No trzeba pracować, no co ja poradzę, no. Szef jest w szoku, że kurczę, nie może taki czas znaleźć menadżera. Ja mu mówiłem, piekarza nie znajdziesz, a co dopiero menadżera, chłopie. Żeby chciał zarządzać, naprawdę by musiał nie wiadomo jakie pieniądze zapłacić, żeby taki gostek przyszedł do niego i pracował. Też trzeba zaufać takiej osobie. No, no ale... Ta robota, tutaj menadżerka, dla mnie to by był sik pająka. Nie chcę tutaj się przechwalać, ja nie chcę tego robić, bo już wam powiedziałem, bo jest granie warta świeczki za 2 funty więcej. Moi drodzy widzowie, to nie warto tego robić, nie warto. Dobra, teraz forma orkiszowa. Muszę tutaj na oriencie być. No nie chcą pracować, piekarzy nie ma, ogłoszenie dane. Nikt nie chce przyjść, szczególnie uparł się na rodowitego Anglika do przyuczenia albo nie do przyuczenia. Ja powiedziałem, że nie ma szans, żeby znaleźć, nie ma szans. Nie ma najmniejszych szans, żeby znaleźć tego pracownika. No kurczę, tyle razy mu powtarzałem, ale nie chcę słuchać. Uparł się, powiedział, że znajdzie. No znajdziesz, no pewnie, że znajdziesz. Kiedyś znajdziesz, nie? No i tak to wygląda. Foremka orkiszowa. To, co teraz wykonuję, macie fajny przepis. Oczywiście na moim kanale go znajdziecie. Jarek, daj linka, linka daj. Może już tak naprawdę ludzie jesteście leniwi, że nie chce wam się poszukać przepisu. Oczywiście dam wam linka, piszcie w komentarzach, to dam wam linka. Boże, sól, z pamięci już lecę, żeby się nie czasnąć tutaj, bo nie chce mi się 2 razy tego robić, co mi się zdarzyło już bardzo dużo razy w mojej karierze piekarskiej. Nie ma chętnych do roboty i nie będzie. Co mówiłem 2 lata temu na odcinkach? Jasnowidz Jarosław. Chyba zmienię nazwę kanału na Jasnowidz Jarek. Bez kitu. Co mówiłem? No mówiłem, że kurczę, będzie ciężko znaleźć pracownika i jest ciężko znaleźć piekarza, wręcz niemożliwe. Przychodzą jakieś niedorajdy, co worka tak nie potrafi podnieść. 16 kilo mąki, kilogramów mąki. 2 rękoma złap, mówię. Złap tak, to tańczy mi tu po ocale. Chłopy! Niektórzy więksi ode mnie, kurczę, i nie dają rady fizycznie. No kurczę, przykre to jest.
Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No. Gadałem, mówię z tym menadżerem, mówię, zostań, kurczę, nauczysz się, fajna robota. Nie, nie chcę. Nie chcę tego robić. Nie wiem, czy się tam pożarł z szefem, co tam się stało. Nie mam pojęcia. Startera muszę tu dać. Ile? 600 i coś. Dobra. Startera 600 i trochę oleju na łapę, żeby się nie kleiło. I idziemy po starter do lodóweczki. 4 stopnie w lodówce, bardzo zimno. Tak. Bierzemy starter, zamykamy. Tak to, moi drodzy, jest z tymi pracownikami teraz. Młodzież wybiera sobie drogę lekkiej pracy, co im się nie dziwię i też tego nie krytykuję, bo ja nie wiem, w jakim kierunku bym poszedł, jakbym teraz na przykład miał wybierać swoją drogę zawodową. Nie mam pojęcia, gdzie ja bym poszedł do pracy. Nie wiem. Pewnie z moimi mądrościami teraz to... Nie wiem. Nie będę mówił, bo naprawdę nie wiem, gdzie ja bym poszedł teraz zawodu szukać jakiegoś, jakby się cofnąć o tyle lat. W roku 2000 chyba kończyłem 18 lat, jak się nie mylę. I takie życie to wydawało się takie beztroskie, łatwe. A jak człowiek tak zamieszkał sam, w wieku, można powiedzieć, 26 lat już wyprowadziłem się od moich rodziców i już działałem na swoją rękę. Mieszkałem ze swoją żoną, wtedy narzeczoną. Nie byliśmy ohajtani jeszcze, jakoś człowiek sobie dawał radę. Wynajmowało się mieszkanie na Łokietka 15. Pozdrawiam widza, który pisał mi w komentarzu, że stamtąd pochodzi. Jakoś się żyło, człowiek dawał radę, ciężko się pracowało. Chodziłem do tej piekarni, w piekarni piekuś, pracowałem na 3 zmiany. I do dziś się dziwię, jak ja dawałem tam radę, nie? Człowiek pił jakieś energetyki, bo robota była hardkorowa, jak ustałeś na kole, takie koło było, się kręciło i chleb ci leciał, no to całe godziny, 8 godzin napierdzielałeś. Całą zmianę, ten chleb na te wózki i go wywoziłeś. Ale człowiek był młodszy, naprawdę, przyjechałem tu jak miałem 29 lat, pełen energii, teraz też nie jest źle, mam energię, chce mi się pracować, daję radę, jakoś to jest. Daję radę w tej pracy. Cieszę się, że jestem zdrowy. Jarek, jesteś grubasem, nie jesteś zdrowy! No trochę tam, jeszcze można z 10 kilo zrzucić, nie? Męczą mnie w tych komentarzach już te ludziska. Jarek, pijesz wodę, masz cukrzycę, zbadaj se cukier! No tak piszą tak zwani znachorzy internetowi. Wszystko jest w porządku z moim zdrowiem, nie macie co się martwić. Czuję się świetnie. Łyk wody. Tym razem muszynianka, bardzo proszę. No i niestety już nie wiem, który menadżer. Trzeci za mojej kadencji. Trzeci menago poszedł. A ten był fajny gość. A reszta to bufony. Tak ich nazwę. Z którymi tam za bardzo nie rozmawiałem, bo mi się nie chciało. Bo uważali się za nie wiadomo kogo, moi drodzy widzowie. A tu jest piekarnia. Praca niby prosta, niby łatwa. Każdy głupi może mieszać wodę z mąką, jak co niektórzy piszą. No ale wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie, że trzeba ukończyć jakieś, nie wiem, specjalne studia. Ciasto na bagietkę, proszę bardzo. Która będzie robiona jutro. Wędruję sobie na 12 godzin minimum do lodówy. I tam sobie odpoczywa. Delikatnie drożdże jest dane. I starterek. Nie ma ludzi do roboty, nikt nie chce robić. Każdy idzie na łatwiznę. Każdy idzie na łatwiznę, tak samo w Polsce. Tak samo w Polsce, na łatwiznę. Dzisiaj odcinek będzie długi, o wszystkim i o niczym. Pokażę Wam, jakie ciasta kręcę od początku tutaj mojej zmiany.
ciasteczko wędruje do lodówki i wyjmuję to, co wczoraj zakręciłem. Zimno w tej chłodni, tak ma być. O! Ale kurczę, jak człowiek z ciepłego wychodzi, z gorącego do ciepłego, ale powiedziałem, z zimnego do gorąca i tak parę razy, to można się uzaziębić, aż kamera podskoczyła. Dobra, to mamy. Woda. Pyk. No i reszta. Foremeczka orkiszowa. Pyk, lecimy. I następne, co robimy, robimy briosza. Brioche bans tak zwany. Brioche bans, ale tu już muszę zerknąć na przepis, żeby się nie pokiczkało mi wszystko, bo tu robisz, tam to robisz. Pamiętajcie, że rutyna może zgubić, że ja tam wolę sobie mieć przepis pod nosem i sobie na niego zerknąć od czasu do czasu. Nie pajacuję, bo nieraz wydawało mi się, że jestem mistrzem, a tu Jarek, kurczę, gafa, nie ma soli. Zrzuty ekranu. Nie ma soli i co dalej? Lecimy z tematem. Ile tu będzie tej mąki? Wytarujemy. 8 kilo. Ja potrzebuję 6. O! 6 kilo. I robota leci. Robota leci. Szósta moja nocka z rzędu. Jeszcze jutro, środa wolna, weekendy wolne, od nowa kolega wraca z urlopu, bo już mi się nie chce. Dzisiaj się zmusiłem na rower, zrobiłem live'a, jeszcze wracając, łańcuch mi się zaklinował. I moi drodzy, prowadziłem sobie rowerek. Cukier! Gdzie jest cukier? No i tak to wygląda, taka robota. Ogłoszenie dane. Czekamy na angielskiego piekarza, ale się nie doczekamy, dam sobie rękę uciąć. Może nikt nie przyjdzie tam. Nikt nie przyjdzie. A jak przyjdzie, to będzie żądał gruby hajs za tą pracę. Trochę za dużo. Gruby hajs będzie żądał. Gruby hajs. Pomieszało mi się z mąką. Dobra. Teraz damy sól, żeby się mi nie pokiczkało wszystko. Ile tej soli? Dzisiaj odcinek będzie chaotyczny, bo muszę się trochę tu skupić. Bo chwila nieuwagi i będę musiał to robić od nowa, a mi się nie chce tego robić dzisiaj. Robię swoje i wychodzę, bo pracuję za dużo. 7 dni w tygodniu, kurczę, to jest za dużo nocki. Naprawdę. I może mi się nie chcieć, ale ogólnie czuję się wspaniale. Chce mi się nagrywać filmy. I ogólnie jest spoko. Ostatnio mój kolega wrzucił zdjęcie na Facebooku, jak kobieta się opalała przed chałupą na chodniku, tak leżała. Oj, w tej Anglii to nic naprawdę mnie nie zdziwi, nic. Potrzebuję więcej drożdży. Nic mnie nie zdziwi, jak nie gościu w spódnicach, kurde, to normalnie laska się opala, na chodniku leży. Tak jakbyście szli sobie w Polsce ulicą, a tam kobieta na chodniku leży i się opala. Ale tu tam nikt na to nie zwraca uwagi. Wszyscy mają to gdzieś. Ale niektóre rzeczy potrafią mnie jeszcze zdziwić tutaj. Dzisiaj widziałem gościa. Czerwone włosy. Może w wieku mojej mamy. Czerwone włosy. Grzebień wbity. Usta pomalowane. Oczko pomalowane. A jak? Elegancko. Ale jak jest dobrym człowiekiem, nie robi nikomu krzywdy, to mnie to tam nie obchodzi. Jajeczka. Litr 300 jajeczek. Pyk.
Oczywiście jajek w płynie, moi drodzy, bo takich używam. Wszystko dałem tutaj? Dałem. Jeszcze masło, ale masło pójdzie na końcu. Ta. Jajeczka lecą. Będzie litr. O, prawie litr. Litr 300. Bardzo proszę. Jakbym miał jajka teraz wbijać, naprawdę bym siedział. Siedziałbym 3 godziny z tym. A tak, cyk pyk, też jajca są. Jak jesteście w restauracjach, czy tam gdzieś na, w hotelach, to właśnie z takich też jajecznice robią. I smakuje tak samo. Woda. Woda litr 800. Tu jest. I wodę lejemy też tutaj. Ważę sobie normalnie wagą i mam to w nosie. Tylko żeby się nie pomylić. Jajek litr 300, wody litr 800. Dobrze. Trzeba lubić tą robotę, kurczę, bo jak jej nie lubisz, to będziesz się męczył i szybko zrezygnujesz. Bardzo dużo piekarzy na starcie rezygnowało. W szkole zawodowej w pierwszej klasie było nas, nie wiem, z 30, a skończyło chyba z 18, nie? Skończyło chyba z 18. Naprawdę. Tak to właśnie jest, nie? Że jeżeli ktoś bakcyla nie złapie, to nie będzie w piekarni pracował. Nie będzie w piekarni pracował. Wszystko dałem, jeszcze 900 masła, litr 300 wody, gicior. Bierzemy kolejny pojemnik. Kolejne ciasto. Wyciągamy. Pryskamy olejem, żeby się nie kleiło. Mam nadzieję, że ciasto wyszło dobre, bo gadam z wami, nawet nie sprawdziłem. No trochę klejące, ale jest ok. Ale jest ok. Coś chciałem wam opowiedzieć. Wyleciało mi z głowy. Dzisiaj sobie gadam z wami, tak jakbym live robił. Kurczę, szkoda tego. Szkoda. Myślałem, że gość się nauczy trochę tutaj wypiekać. I pisaliście w komentarzach: Jarek, on się nauczy, cię wygryzie, stracisz robotę. Szczerze, nie martwię się, czy pracę stracę, czy nie, bo za chwilę znajdę sobie następną robotę. I tak to jest. Nie tu, moi drodzy, to gdzie indziej. Nie ma co się przywiązywać. Leci brioche. Nie ma co się przywiązywać do miejsca. Nie ma co się przywiązywać do rzeczy. Bo bardzo szybciutko możecie te rzeczy stracić. Możecie te rzeczy bardzo szybko stracić. Nie ma co przywiązywać się. Boże, gdzie ja to ciasto położyłem? A, tu jest. I brioszek leci, moi drodzy. A w piekarni jak na budowie. Wszystko ciężkie. Masełko dajemy całe od razu, bo jest mięciutkie. Jakby było twarde, to byśmy dali do śmietnika. I niech się merda. Pyk. I taka robota. Za chwilę biorę się za odpiekanie chleba. Powiem wam, dłużej chciałem z tym menadżerem sobie pogadać dzisiaj, no ale wpadł szef. Zły. No nie dziwię się. Nie dziwię się, że nie ma humoru. No nie może znaleźć tej osoby tutaj do pracy. I tak to jest. Ale ja mu mówiłem, że będzie mu ciężko znaleźć osobę do roboty. Moi drodzy. Taka rozkmina, taki odcinek o wszystkim i o niczym. Tak wygląda zawsze mój początek tutaj nocki. Robię 3-4 ciasta, czasem 5. Zależy, jaka jest potrzeba. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia przede wszystkim. Czekajcie na kolejne rozkminy. Czekajcie na filmy może z zewnątrz, z piekarni. No zobaczymy. U mnie jest zawsze spontan i ja nie mam planu, co będę nagrywał. Po prostu co mi wleci do głowy, to nagrywam. Moi drodzy, subskrybuj, jeżeli nie subskrybujesz, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Zostaw łapkę w górę. Trzymaj się, czekaj na następne rozkminy. Cześć!